Siemanko, dzisiaj trochę o GII, ale bardziej o UBOCie, a głównie o wiązkach ABS-owskich. Tutaj już częściowo wyciągnięta i wypięta wiązka ABS-u, tego pełnego ABS-u, tak? Czyli cała wiązka do uruchomienia tego. Tu jest ta część do pompy, ona tam idzie do grodzi. Są tutaj gdzieś, o tutaj jest wtyczka jedna biała do czujnika ABS-owskiego, tam z drugiej strony też jest wyciągnięta, tutaj jest, tak, tu jest. No a potem jest to w środku. Jeśli ktoś myśli, że sobie może to zrobić w miły popołudniowy, mam sobotę na przykład, to może się mylić, trochę przeliczyć, bo trzeba naprawdę wytargać tego dużo. Góry nie trzeba. Górnej deski nie trzeba, ale jak widzicie, musiałem wyciągnąć i licznik, cały dół i dostać się tam do spinek. Żeby dostać się do tych spinek, którymi spięte są kable u góry, to trzeba też te przewody powietrzne od nadmuchu też pościągać. No i wtedy będzie można wyciągnąć ten kawałek wiązki, który idzie tam na zegary. Tam jest lampka, a potem w dół i znowu po całym progu. Idzie przewód do tylnego lewego koła do czujnika, a po prawej stronie do drugiego tylnego koła. Problem tutaj też jest taki, że tutaj jest przykręcony pas i wtyczka jest dość spora, bo ona jest taka, takiej grubości i ona po prostu nie przechodzi tutaj przez ten pas. Trzeba pasy też odkręcić, przynajmniej poluzować, tak odsunąć, żeby po prostu tą wtyczkę przycisnąć tamtędy. Żeby to oczywiście zrobić, to trzeba też demontować kawałek słupka, no i oczywiście listwy progowe i tak dalej. Więc trochę tej roboty i babraniny naprawdę trzeba rozgrzebać trochę auta. Potem, żeby to wszystko złożyć, też trochę to zajmuje. Tutaj będę miał już łatwiej. No tutaj też dół muszę ściągnąć, ale już tylko ten z prawej strony, bo z lewej już mam ściągnięty. I nie mam tutaj już ani listw, ani niczego, więc będę mógł to zrobić. Ford nie przewidział jednej rzeczy, robiąc budy, bo jest różnica pomiędzy budą z ABS-em a bez ABS-u. Ściana grodziowa jest taka sama, ma te cztery otwory, jak już wcześniej Wam mówiłem, ale tutaj nie ma utworu na czujnik ABS-owski, który przechodzi tędy, jest w gumce i idzie tam na wahacz do tych czujników. Chodź tutaj. Wyjdziesz czy nie wyjdziesz? No, nieważne. Do tego czujnika. Ja go tutaj wsadziłem, zblokowałem. On idzie tam i potem przechodzi właśnie tutaj przez budę tym otworem. Tego otworu tutaj nie mam, będę go musiał wykonać. No i co, to teraz chcę jeszcze to właśnie wziąć tą wiązkę. Muszę ją wepchać do środka i stamtąd całkiem wyciągnąć z auta. Nie jest to łatwe w jedną osobę, bo najłatwiej to się robi w dwie osoby, kiedy jedna jakby przepycha tą wiązkę w stronę ściany grodziowej, a druga ciągnie z drugiej strony. Dlaczego tak? Bo jak tylko jedna osoba będzie ciągnęła do środka, to te wtyczki wszystkie, które mają tutaj, też są różnie pozaginane z tymi kablami, one się różnie tutaj blokują w różnych miejscach i co chwilę trzeba trochę ciągnąć, znowu coś blokuje, znowu podejść, zobaczyć, która wtyczka gdzie się zblokowała i znowu ciągnąć. Tak przez chwilę trzeba to przeciągać. Ale da się to zrobić w jedną osobę. To jest wiązka, która pozwoli mi uruchomić elektryczną pompę hamulcową. Ja ją tutaj na chwilkę chciałem założyć, bo chciałem odpowietrzyć hamulce w tym aucie, mając akurat do pomocy drugą osobę, ale się to nie udało, bo nie podpiąłem wszystkiego i muszę się dostać najpierw pod deskę, tam pod wtyczki. Bo tutaj też są dwie wtyczki, które
widocznie też są potrzebne, żeby to wszystko zadziałało i żeby pompa nabiła ciśnienia i żeby można było, żeby puścił płyn po prostu na wszystkie koła. Bo próbowałem tylko tylne, ale nie odpowietrzały się i do tego potrzebne jest po prostu podpięcie elektryki. No i ubot skończony, jezdny. Całe hamulce już działają. Pompa ABS, podpięta elektryka do niej. Naprawdę dużo było roboty tutaj we wnętrzu, żeby wypróć tą wiązkę ABS-owską. Tyle co trzeba było tutaj rozmontować, to naprawdę dużo. Szczególnie jak się ma tak mało miejsca, żeby nawet drzwi otworzyć, jakoś tam dojść pod tą deskę. To trochę naprawdę trzeba było się wygimnastykować. Na razie zrobione tak prowizorycznie dwa kabelki do odłączenia tylnych hamulców. Muszę wymyślić jakiś przełącznik i go tam gdzieś właśnie w tym miejscu mniej więcej zamontować. No a tak to co? Układ jest odpowietrzony. Hamulce są dobre. Trochę mi się nie podoba to przednie koło, bo po zmianie piasty teoretycznie nie powinno być tutaj różnicy, ale wydaje mi się, że przydałaby się tutaj temu autu zbieżność. Bo teraz się na tych 14 się straszna żaba zrobiła. Na 15 do tego tak nie było widać, ale na 14 się zrobiła straszna żaba. To jest wynikiem oczywiście stabilizatora i wahaczy od Scorpio, bo automatycznie koła poszły na bok. Tył też tak siedzi, że też się negatyw zrobił. Na 15 tego tak nie było widać, naprawdę. No nic, zobaczymy, pojeździmy, może to się jeszcze jakoś... Zresztą może tamta strona, on jest lekko skręcony ma koła. Tak jakby leciutko, ale trochę jakby za dużo to koło skręca. Nie. To co, teraz kija. Trzeba tą giję wreszcie ruszyć. Ona też już nie była odpalana chyba z 2 miesiące. Na dobrą sprawę. Tutaj koło w tę stronę. Tutaj koło prawie prosto. No, tutaj też są jakieś jazdy. Też może być zbieżność wymagana. Tak czy inaczej muszę... Tam już schowek wyciągnąłem, tutaj nie mam dołu, tamten dół muszę wykręcić, ale to będzie łatwe, bo już nie mam podłokietnika. Tą resztę tylko powyciągać i można będzie wiązkę zakładać. To jest wiązka ABS-owska, tak ona dokładnie wygląda. Poliftowa, bo były przedliftowe, poliftowe, różnią się trochę wtyczkami. To warto mieć na uwadze. A to jest wiązka do halogenów. To jest wiązka do halogenów. Nie do halogenów, ludzie. Co ja mówię do halogenów? Do regulacji lamp elektrycznej. Musiałem ją wyciągnąć. To też nie było łatwe, bo ona też tak jakoś dziwnie jest tam pod deską wpleciona. Tak jakby ją najpierw ją zakładali, a potem wiązkę nadwoziową. Bez sensu. Nie wiem dlaczego to tak. To musiałem podlutować, bo mi się to rozpadło. Musiałem podlutować tą regulację, ten potencjometr. I musiałem wyciągnąć też szramkę do komputera ABS-owskiego z kompletem śrubek, bo tutaj go nie ma. Do tego komputera. No i muszę wywiercić tutaj dziurę. Ale dziury to może potem, na razie chcę po prostu rozłożyć tą wiązkę. Więc do roboty.